W tej chwili odbywa się drugi otwarty turniej badmintona dzieci i żaków w Kędzierzynie Koźlu na hali Azoty. Turniej ten organizowany jest przez Uczniowski Klub Sportowy UKS Kłodnica w Kędzierzynie Koźlu. Turniej nasz ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, zachęcanie dzieci do trenowania badmintona, który jest dyscypliną bardzo szeroko rozwojową i chcemy, żeby dzieci polubiły ten sport. Są nawet takie tutaj, które trenują dopiero od miesiąca, niektóre nawet od 2 tygodni. Wszyscy próbują swoich sił i walczą tutaj o bardzo fajne nagrody, mam nadzieję. Udział w turnieju zadeklarowało 97 zawodników. No kilka dzieci nie dojechało, ale jest to w okolicach 90 kilku osób w tej chwili, które rozgrywają swoje mecze na tym boisku. Dzieci zgłaszały się do turnieju bardzo chętnie, bardzo fajnie ze sobą grają. Są takie, czasami jest duża różnica w poziomach gry, ale te, które nawet przegrają, nie zniechęcają się. Meczy jest bardzo dużo, więc one wiedzą, że jak ten nawet mecz przegrały, to może następny wygrają, więc bardzo się cieszą. Zresztą można zapytać samych dzieci, wszyscy są uśmiechnięci, zadowoleni. Więc dzieci przyjeżdżają, no z niektórych miast przyjechały ze swoimi trenerami, dzieci z Kędzierzyna przyjechały z rodzicami. Rodzice są bardzo zadowoleni, no generalnie dlatego, że dzieciom się podoba, więc rodzice mogą też popatrzeć i są miejsca, na których można sobie usiąść, pooglądać grające dzieci, więc dopingują mocno, trzymają kciuki za swoje dzieci. Turniej jest otwarty, mogły na nasz turniej przyjechać dzieci właściwie z całego kraju. W większości są to dzieci z województwa opolskiego. Przyjechały z Kędzierzyna Koźla, przyjechały ze Strzelec Opolskich, z Głubczyc, ale mamy również gości z Katowic, z Bierunia oraz drużynę z Czech, z Klimkowic, z klubu Sokół Klimkowice. Także turniej jest międzynarodowy. Podoba wam się turniej? Tak! Podoba wam się? Tak!